dzisiejszym odcinku Kuchennych Rewolucji naprawdę wszyscy się nie lubią. Moja osoba nie zajmuje się reklamą tego miejsca indywidualnie. Przestań, nie ściemniaj. Daj spokój. Nie chcę dyskutować. Naprawdę dziękuję. Wydaje mi się, że Magdzie Gessler to nikt nie wpadł w oko. Piotrek, dwóch z minusem po raz następny. Daj spokój, jesteś żenujący. No i oczywiście wszystko jest nie tak. Żeście tyle bili, że anielsko. Rany, jakie litery. Dla kogo robicie tą kartę? Nawet młodzi ludzie. Wydaje mi się, że będzie im ciężko czytać. Ja w ogóle nikt nie widzę. Tego nawet nie tykam. A jakieś ziemniaki? Coś? Z wody? Ja nie wiem, co wy macie, ale na razie smród. Moi drodzy piękni ludzie, za to ja was lubię i was witam w waszej ulubionej serii. Ciągaj leczki! Dzisiejszy odcinek Kuchennych jest wyjątkowo jednym z, ja mówię nowszych, ale to już jest stary odcinek, bo sezon 17. To jakieś 100 sezonów temu. Ale nie jest to usunięty odcinek Kuchennych, jest on dostępny na playerze. I chyba nie będziecie potrzebowali okularów, bo nie będzie całej pikselozy na ekranie, jak w poprzednich kilku odcinkach z Kuchennych. Odcinek może nie usunięty, ale na pewno nie jest nudny. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, 20 tysięcy takowych łapek i zobaczycie kolejny odcinek z Kuchennych Rewolucji. No i moi drodzy państwo, również można ten kanał subskrybować. To jest dopiero heca. Nie wstydźcie się kliknąć ten przycisk subskrybuj, aby pozostać na bieżąco. A teraz chodźcie. Leżący na zachód od Łodzi sierac wita gości zadbanym rynkiem. O, jak to jest obok Łodzi, to jest przekleństwo Łodzi. Myślicie sobie, jakie przekleństwo Łodzi? Bo się okazuje, że praktycznie żadna restauracja, która miała rewolucję w Łodzi, nie przeżyła. Przyczyny tego nie są znane, no ale mają już tutaj na start trudno. A na nim pomnikiem Antoniego Cierplikowskiego, zwanego królem fryzjerów i fryzjerem królów, który w latach 20. ubiegłego wieku wykreował fryzurę na chłopczyce. Co? Który w latach 20. ubiegłego wieku wykreował fryzurę na chłopczyce. Fryzurę na chłopczycy? Ja tylko widzę Jana Pawła II tutaj, czekaj. I rzeczywiście czytam artykuł, że 110 lat temu polski fryzjer wymyślił fryzurę na chłopczycę. Przez tego człowieka setki kobiet jest wyzywana na co dzień w Polsce. To jest jeden z największych polskich hejterów. Do obejrzenia znajdzie się tu więcej, a żeby odpocząć, wstąpić można do położonej niemal w sercu miasta restauracji Sielsko-Anielsko. Prowadzi ją rodzeństwo Karolina i Piotr. Zamknijcie to budę. Na star, bo to nie ma sensu w ogóle nawet się starać. Nie ma szans powodzenia ta restauracja, gdy sterują nią rodzeństwo. To ma datę ważności już ustawioną na wczoraj. To ma rodzeństwo, wie o czym ja mówię. To, że istnieją bracia Golec, to nic nie znaczy, oni grają na trąbce, nie? To się jakoś dogadują. Prowadzą razem restauracji, nie ma opcji. Nie ma opcji, to nie ma szans. Przy osób mówi, że mamy złe miejsce. Jakby tej restauracji w ogóle, nie wiem, nie było. Tutaj też ostatnio był pan, Tutaj pani chyba szuka klientów właśnie przez okno. Pod tym montaże. Mówi tak, Boże, ja nie wiedziałam, że tutaj jest restauracja. Przecież jest napisane Sielsko-Anielsko restauracja. To jest restauracja? Niestety jeszcze gorzej bywa, gdy znajdzie się ktoś, kto czytać potrafi. Czasami ludzie przychodzą, siadają do stolika, ja im podaję kartę, przeglądają tą kartę i nie wiem, po 5 minutach wychodzą, tak? To musi być naprawdę źle, nie? Rzadko mi się zdarzyło, żebym wszedł do knajpy i miał takie, to nie da się, tu się nie da zjeść! Nie wiem, albo wchodzą, zobaczą, co jest na zestaw dnia i wychodzą. W jednym miesiącu są 2 kroki do przodu, a w następnym 3 do tyłu. No, tak jest, tak to wygląda. Tak to wygląda, nie? Co już mamy nadzieję, że może będzie lepiej, bo coś tam się zadzieje. Wraca wszystko z powrotem. Albo jeszcze gorzej. W prowadzeniu restauracji rodzeństwu pomaga Asia. A ja jestem przede wszystkim przyjaciółką Karoliny i Piotrka. Znamy się od 17 lat. Prowadzę swoją firmę marketingową. Zajmuję się przede wszystkim promocją biznesów na mediach społecznościowych. I patrzę na Asię, nie? To jest gwiazda dzisiejszego programu, moi drodzy. Musicie, skąd mam to info od Boga? Widzicie, bo obejrzałem zwiastun. Każdy odcinek Kuchennych Rewolucji zaczyna się od skrótu tego, co czeka ciebie w odcinku. Ja wam robię swój własny zwiastun, jak wam na początku pokazuję. Możliwie jak najmniej spoilerujący. I na bazie tego zwiastunu i przy pomocy moich tutaj pomagierów. Wybieramy, kiedy odcinek się nadaje do nagrywania. To nie jest tak, że oglądam go wcześniej, jak tutaj niektórzy mi zarzucają w komentarzach, mówią: on udaje, że nie widział, on udaje. Czy ty naprawdę uważasz, że byłbym na tyle kompetentny, żebym oglądał ten sam odcinek 2 razy? Jakiekolwiek hordy komentarzy. Czy ty na głowę upadłeś w kołysce? Ty głupi? To jest głupie myślenie, strasznie.
Nie oglądałbym w życiu tego dwa razy, człowieku. Za żadne pieniądze, rozumiesz? Ja ledwo raz wytrzymuję, oni myślą, że ja dwa razy siedzę i to oglądam. Mam taką strategię, żeby po prostu stworzyć im stronę internetową, może jakieś konto na Instagramie, jakiś YouTube może channel, coś takiego. Dawaj, rób YouTube channel, dawaj! Więc na pewno będziemy to rozwijać wspólnie, no i będziemy budować tą markę. Coś mi tutaj naprawdę nie pasuje z tą koleżanką tutaj. Będziemy razem tworzyć markę. W fachowym podejściu do marketingu rola Asi się nie kończy. Jest chyba takim bardziej wsparciem, że porozmawia z nami, powie nam, że będzie dobrze, że tak nas wspiera, bardziej może duchowo, tak? Ona wygląda, jakby wam miała już coś spierdolić! Co ty gadasz? Ona już wygląda jak siódmy balast. Kobieto, przejrzyj dobrze. Dajmy im się poznać na koleżance. No ale no niestety takie wspieranie psychiczne i duchowo to też niekiedy trochę potem denerwuje, tak? Bo każdy mówi, będzie dobrze, a chuj jest dobrze. Ej, ale to Tomek Gimper nie opowiadał, że Filip Heiser, ten z TVN-u, że on przyjechał na tą konfederację tego fejmu i on miał własną kapłankę? Że miał kobietę, która mówiła mu, że będzie dobrze? I on jej za to płacił. Chcecie mieć własną osobę zatrudnioną, która chodzi za tobą i mówi, będzie dobrze? Będzie dobrze. Wierzę w ciebie, będzie dobrze. Na początku kupował ten asortyment, przygotowywał wszystko, bo myślał, że coś się będzie działo, a później ten asortyment cały szedł w śmieć. Już po prostu się nie chce tu przychodzić. Niekiedy. Ma się po prostu tego miejsca tak trochę już dosyć. Będzie dobrze, co ty marudzisz? Będzie dobrze. Zawieść to się może nie zawiodłam, ale jest mi trochę przykro. Na tej zasadzie, o. Gdy Karolina szuka właściwego słowa, Piotr sytuację nazywa wprost. Czuję to, że już ma po prostu tak dosyć też trochę tego miejsca, tych wszystkich problemów. No, bo to, że im namówiłem, też ma na pewno pretensje. Nie wiem, ile mi, szczerze nie wiem, ile mi starczy sił. No mówię, tylko jedynie, co nas trzyma przy siłach z moją siostrą, to jest to, że nie chcemy tego za darmo oddawać. Magda, daj 5 zł, za tyle ci sprzedam. Dlatego w Sieradzu pojawia się Magda Gessler. Już tylko w niej nadzieja. Jestem po raz pierwszy w Sieradu. Pierwszy raz słyszę słowo Sieradz, więc jest nas dwóch. MAGDA i zaraz będzie kłótnia. Wchodzi, robi, pał, szykuje się do rewolucja. Ja jestem królem tej kuchni, reszta to nędzne podróbki. Próbują kopiować na mnie, żerować, wpierdalam ich jak parówki. Widziałem u tego i tego, widziałem twojego starego. Mówił mi bracie, że chce i baci, bo takie są tego skutki. MAGDA i zaraz będzie kłótnia. Wchodzi, robi, pał, szykuje się do rewolucja. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeście tyle bili, że anielsko. Czy mi się kiedykolwiek podobało na Spartak Weszła? Jak ja tęsknię za tą panią Magdę już, że tak powiem, ze współczesności. No bo trzeba przyznać, położyć jasno kawę na ławę, że pani Magda Gessler w pierwszych sezonach jest dużo bardziej grzeczna, cierpliwa i skromna niż w kolejnych odcinkach. To jest, moi drodzy państwo, zupełnie inny rodzaj, inny wymiar komentowania w momencie, w którym mam taką odsłonę panią Magdę Gessler. Dopiero teraz tutaj pani Magda może być gwiazdą swojego programu, bo tak, no się skupiamy raczej w tych usuniętych kuchennych na restauratorach i na jakichś tam case'ach, ale tutaj mamy naszą biblijną gwiazdę po prostu. Czy będzie sielsko? To zaraz się okaże. Karolina, co zrozumiałe, wygląda na przejętą. Bardzo proszę. Dziękuję. Rany, jakie litery. Dla kogo robicie tą kartę? Nawet młodzi ludzie. Wydaje mi się, że będzie im ciężko czytać. Ja w ogóle nic nie widzę. A ja chciałem pochwalić menu, że menu. Chciałem pochwalić, bo nawet ładnie wyglądało. Ona, A za mało literki. Może tak jak w telefonie się powiększa lupę, to po prostu trzeba powiększyć literki okularami. Jak się nie idzie przed sobą, to istnieją okulary. Chcę kartę taką, która jest dla ludzi, a nie dlatego, żeby była ładna. Bo dzisiaj akurat nie mam okularów. O, teraz już czytam. Śledź w oleju, nie. Śledź w sosie śmietanowo-majonezowym. No może w realu one się wydają mniejsze, ale ja tak patrzę. No kurwa.
normalne, no. Szczególnie, że nie jest jakoś nasrane na tym menu, jest całkiem jasno pokazane. Wszystko od siebie daleko z pacją postawione. No, próbuję znaleźć argumenty dla tezy postawioną przez panią Magdę Gessler, ale nie mogę ich znaleźć. Normalne menu, menu, menu. Ale ten drugi też chcę zobaczyć. Mhm. A wątróbki drobiowe? Jaka jest galonka peklowana, czy nie? Nie wiem. Dowiedz się. Powinna pani to wiedzieć. To ja poproszę w takim razie debolaja i odorki w sosie chrzanowym. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ja bym za to spotkanie dziękował? Teraz do dzieła przystąpić może Piotr. Jabłko będzie dodatkiem do śledzia. Więcej oleju? O co? Czekaj, się nie mogę skupić. A widać, że jest tam spokojna atmosfera na kuchni. A nie, kurwa, myślę przecież, ona jest... Ten błąd udaje się na szczęście naprawić. Czekaj, bo ja się kurwa nie mogę zebrać. Choć emocje zadania nie ułatwiają, praca zaczyna się wreszcie układać. I może z chaosu zrodzi się coś dobrego. Ile na tych śledzie będzie jadła, człowieku? Śledź w oleju lnianym. Widzę, że przede wszystkim w cebuli. Aha, i śledź w sosie śmietanowo-majonezowym. Bardzo proszę. Próbujemy śledź, a to jest najważniejsze. Śledź jest kompletnie niemoczony, niedoprawiony. I powiem szczerze, że ja lubię słonego śledzia, ale większość osób by tego nie zjadła. Cebula jest twarda, gorzka. Chciałabym zobaczyć, jakie jabłka państwo używają. Jaka marka tych jabłek? Pani Magda chce zobaczyć jabłka, które były użyte do śledzia. Mieliśmy tylko jedno. Było tylko jedno i zostało zużyte do śledzi. Dobrze, żartujecie. Właśnie wygląda na potwornie stare. Naduje też tyle buli, tyle, że wow. Tego nawet nie tykam. No zostawili specjalnie dla pani Magdy Gessler jabłko jedno. Konstruktywny krytycyzm zawsze buduje, nie? Brzmi całkiem inteligentnie, ale ważne, żeby wątróbka smakowała. No tutaj wiadomo, jak piesek pani Magdy Gessler tutaj będzie mówił, że trzeba najważniejsze to zadowolić panią, tak? No widzicie, jest jedna osoba, której nie lubię. Tylko jedna w kuchennych rewolucji. Bardzo proszę, wątróbka drobiowa. To jest niejadalne, bo niejadalne. Dziękuję. Zajebista konstruktywna opinia, let's go. Za dobre to było, kurki timing. Podwyżka na montażysty za sklejenie tego, tak. Jak ta przyjaciółka Asia teraz wyjdzie, powie dziękuję za konstruktywną opinię. Kolejna kotlet w najbardziej ekskluzywnej wersji. Będzie w środku surowy, to ja normalnie... Zrobiłeś to, co mogłeś, no. Bardzo proszę, Debora. Boże, i tak? Słucham? I tak? I nic więcej? Frytura? Tak. A jakieś ziemniaki, coś? Z wody? Ja nie wiem, co wy macie, ale na razie smród. Dali im gówno na talerzu po prostu i siemano, nie? Smród złego tłuszczu. Ziemniaki z wody do tych... Nie mamy ziemniaków. Co jest? Jabłek nie mają, ziemniaków nie mają. Czy wiecie, że do jedzenia potrzeba składników? Tymczasem w karcie ziemniaki figurują. Ziemniaki gotowane 4 zł. No gdzie się mają ziemniaki gotowane za 4 zł do całego debolaja, który kosztuje 12? To jest absurd. Tak? Źle się zdarzało, nie? Dzisiaj, gdybym zobaczył takie ceny, to ja bym tylko powiedział: o, dziękuję, dam na piwek. Miło z państwa strony, to tak bym powiedział. Nie mamy ziemniaków z wody. Ja poproszę jednego placka ziemniaczanego. Ser żółty z debolaju, ujujuj, to jakaś komuna. Nigdy w życiu nie było sera żółtego. Nie, tam jest masło w środku. Napisane ser żółty. Ale masło jest. Państwo piszą, nie ja. To nie wygląda w ogóle dobrze, w ogóle. Patrzcie na tak pysznego debolajka, takiego... Żółty, nie masło, bo nic nie wypłynęło. Ale pytałam się. Czyli dupa. No już, o, to sobie darujemy. Sim, kapturek. Czerwony. Boże, skorupę zdjął. Kopru nie ma. Pteszny. Ludzie to zjedzą. Ale po co? Żeby się pożywić. Na koniec ozorki obficie polane sosem.
Ej, ale wyjątkowo wszystko, co oni jej podają, wygląda nieapetycznie. Serio, kurwa, nic nie wygląda tu dobrze na tym talerzu. Ozorki w sosie krzemowym, bardzo proszę. To wy robicie. Jak można podać ozorki bez ziemniaków? A potem się dziwicie, że gości nie macie. Pani Magda chyba nie zrozumiała, jaka jest konstrukcja mni, że dodania głównego trzeba dobrać się dodatki. Nikt jej tego nie wytłumaczył i ona ma wali teraz głupa, ma takie... Puga, puga, kurde, są ziemniaki! Są bary, są restauracje, są miejsca, gdzie dodatki się kupuje osobno, nie? Nad morzem jest tak, jak się kupuje rybę na przykład. Ja rozumiem, jesteśmy w restauracji, powinno być to jako danie główne podane ze składnikami, ale no, ja się spotkałem nawet i w restauracjach, że trzeba było sobie to dodać. Z reguły to nie świadczy dobrze, bo to oznacza, że kucharz nie ma pomysłu na całą kompozycję. W sensie, jak pójdziecie do takiej lepszej klasy restauracji, to oni wam nawet nie pozwolą zmienić żadnego ze składników, gdyż przy układaniu menu zależało szefowi kuchni na tym, żeby to wchodziło jako komplet, żeby te osobne dodatki oraz oczywiście główny aktor się zajebiście komponował na widelcu i robił tobie z dupy. Więc no ja robiąc sobie w domu se mogę wybrać, że dzisiaj se walę ziemniaka, czy ryża, czy makarona. A jak idę do restauracji, to chcę dostać pewny siebie pokarm, który ktoś zweryfikował, że będzie mi smakował. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest skandal. Ciągną się jak cholera. Nie są kleiste, są suche. Się ciągną. Po prostu ktoś zabił odora. No tak, no daliśmy dupę, tak jest prawda, tak? Stres, wiesz, stres. Niedobrze jest, niedobrze. A to wcale nie koniec emocji. Nie wiem. Bardzo proszę, placek ziemniaczany. Czemu one są takie czerwone? Tam marchewka? Jest marchewka w środku. Od razu widać, że placek jest przemączony, bo jest sztywny. Prawdziwy placek ziemniaczany nie jest taki sztywny. Poproszę szefa kuchni. Na ścięcie. Dzień dobry, pani Magda. Proszę usiąść. Kto jest właścicielem? No ja jestem właścicielem. Razem z siostrą to prowadzimy. A siostra? Gdzie jest? To jest ta, co mi podawała? Tak. Siostra już tylko pogadła. To ta, co podawała? A ona nie jest właścicielką? Tak, jest właścicielem. Jest. Weź się skoncentruj. Pani jest właścicielką? To znaczy, właścicielem jest Piotrek, a ja obiecałam mu, że mu pomogę. Okej. Nie masz udziału? Jesteś właścicielką, znaczy, no, Karolina. Jesteśmy razem właścicielami tej restauracji. Jesteś właścicielką, Karolina. Jesteś w rodzinie. Hakuna Matata. Jesteśmy w rodzinie, a w rodzinie nic nie zginie. Jesteś właścicielką. O, nawet przy panie Magdzie Gesser nie przestaje robić tutaj swojego prania mózgu, nie? Prowadzimy ją razem, zarządzamy razem. Weź te wątróbki, przynieś sobie, albo przynieśmy te wątróbki. Do konkretów przejdziemy. Bądź widelec, powiesz mi, dlaczego ty tak gotujesz? Znaczy, dlaczego nie umiesz gotować? Mało soli, mało pieprzu. W ogóle nie są doprawione. Mało wiśni, dużo tłuszczu. Do restauracji się chodzi po to, że ktoś umie lepiej przyprawiać niż w domu. A to jest po prostu dramat. Szczerze, to danie wydaliśmy drugi raz. Jezuniu, no nie mogłam, no, strasznie jest źle, strasznie zły odcinek. To znaczy, że nie należy solić? Co ci jest? Ty fruwasz, w ogóle nie myślisz. Wszystko jest pierdolone. Pani Magda jest dosyć okrutna, nie? Podaje to dosyć mocno. Taki człowiek! Tak ma! Pani Magda jest sumą swoich doświadczeń. Doświadczeń 16 sezonów Kuchennych Rewolucji, które prawdopodobnie sprało jej mózg. Nie sądziłam, że jest aż tak źle, tak? Myślałam, że będzie trochę lepiej, że te dania będą jednak smaczniejsze. Okazało się, że jednak nie. Że jednak to jest nasza porażka. Możesz mi na jutro coś przygotować, co będzie miało ręce i nogi. Na razie to jest dramat. Poza tym macie tylko wieprzowinę i kurczaka. Najgorsza karta na świecie. No co chcecie po kurczaku? Ja lubię kurczaka, indyka i łososia. Moje trzy ulubione. Nie dajecie dodatków i to was załatwia bez mydła w takiej miejscowości jak ta. To wygląda niby tanio, tylko że nic nie ma na talerzu. Chleb ohydny. Masło twarde. Daj litości tym ludziom! Matko Bosko! Było trzeba kamizelkę kuloodporną założyć, drodzy państwo! Zakryj sobie pępek na emocje, pani Magdynges! No ciężka sytuacja! Wszystko źle. A wystrój taki pretensjonalny, taki z zadęciem. To nie my. Nie, no ona nie przystaje, kurwa!
Z karabinu maszynowego do nich strzelać. Oni już leżą, tam są zwłoki. Dobra, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. I gdzie tu szukać pocieszenia? Chodź do mnie, nie płacz. Będzie dobrze. Asia robi swoją robotę, nie? Wszystko będzie dobrze. Konstruktywna opinia. Weź się teraz popłaczę. Wydaje się, będzie dobrze. Brat i siostra niestety nie znają się ani na gotowaniu, ani na biznesie. Nie jest tu ani sielsko, ani anielsko. Rzeczywiście, ani sielsko, ani anielsko. Skubana. Jest telewizja. Mówię, że jej się wszystko podoba, nie? To po co przylazła? No daj spokój. To z tego żyje, nie? A no chyba, że tak. Ona wszystko ma rozkminione, ona zaraz nam tutaj otworzy YouTube channel. Po pierwszej wizycie w sieradzkiej restauracji Magda Gessler wspomnienia ma gorzkie. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona, że tak młodzi ludzie w ogóle nie mają ciekawości świata, ciekawości tego, czym się zajmują. Kiedyś to byli młodzi, dzisiaj to nie ma w ogóle. Kiedyś to byli. Na bosaka chodzili na pole do szkoły, bo szkoda było butów, bo one tylko do kościoła i na święto. A teraz to dzieciaki mają, nie? A ja wam powiem moje zdanie. Uważam, że dzisiejsze czasy są dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o przeżycie dla młodego człowieka. W sensie, że go nic nie zje, nie potrąci, nie zabije. Ale są zdecydowanie trudniejsze pod kątem psychicznym. Naprawdę uważam, że to pokolenie i poprzednie, czyli pokolenia, które dojrzewały, dorastały w świecie już internetu, mają p***e pan. Ja tym młodym pokoleniom w ogóle nie zazdroszczę sytuacji, bo jest naprawdę ciężko. Ich brak wyobraźni jest dla nich samych porażką. Dzień dobry. Dzień dobry. Zimno? A wymalowany. Co nowego? Jakieś dańko dla mnie przygotowane? Tak? No jaki make-up zrobiony, kobiety się malują, bo nieźle. To może mi wymalujecie dobre jedzenie. Może być prosto, byle wreszcie smacznie. Bardzo proszę, zupa pomidorowa z makaronem. Zupa to dla Piotra szansa, by się zrehabilitować po wczorajszych porażkach. Wkrótce z talerza parują również gołąbki. W dodatku dziś w wersji deluxe. No. Bo z solidną porcją ziemniaków. Gołąbki to gołąbki, nie ma żartów. Człowieku, na ile to osób? Ona dostała tyle jedzenia, że potrzebowała drugi talerz na jedzenie talerz. Jeśli ilość przejdzie w jakość, Piotr powinien się obronić. Ale na wyrok i on, i Karolina czekają z niepokojem. No dobra, wszystko wiem. Wiem już, o co chodzi. Poproszę właścicieli. Ziemniaki są bardzo złego gatunku, a przecież jest to obszar najbardziej ziemniaczany na świecie. Ale my mamy, nie bierzemy ziemniaków ze sklepu, pani Magda, ani z hurtowni. Bierzemy ziemniaki od osoby, która po prostu handluje tymi ziemniakami. To z tobą w kulki leci w takim razie. Prawda. Te ziemniaki są niedobre, a to jest okręg pełen ziemniaków. Trzeba popróbować 5 gatunków, pogotować, wybrać najlepsze. Sobie zrobić testing ziemniaczany. A pomidory, ten sos pomidorowy, a zupa pomidorowa, no to pelati, nie? Pelati? W zupie pomidorowej co było? Pomidory, ale nie pelati, krojone z pruszki. Co za kurwa różnica? No pelati to znaczy obrane ze skóry. No tak, no. To oczywiście się da zjeść, ale... To nie o to chodzi, żeby tutaj była stołówka, chyba że chcemy stołówkę. Nie. To są takie rzeczy po prostu, na które my nie zwracaliśmy jakiejś większej uwagi, tak? A powinniśmy. Jedzenie? Nie zwraca się uwagi na jedzenie? Przecież każdy szczegół jest ważny, gdy się chce osiągnąć sukces. Oczywiście, po wierzchu jest dobrze. Ja je zabiorę za czystość i za produkty. Tajemnice warsztatu Piotra zdradzi być może Rosu. Coś czuję, że tutaj Asia, PR manager tej restauracji, przygotowała się, obejrzała wcześniejsze kuchenne rewolucje channel i wiedziała, że ma być czysto. I w dalszych sezonach to oni nie wiedzą, co to jest syf, naprawdę, nie? Kiedyś to wiedzieli, jak nasyfić. Tak, żeby tylko się można było przeżegnać. Ja pokazujcie mi wszystko, co używacie. Czy pan nie oglądał moich programów? Czy też wyje w tej dupie w sosie? Piotrek! No, ale to nie jest jakaś duża...
Ale to się nie używa, dlatego takie gówno to wychodzi. 200 programów zrobiłam, 200. Za każdym razem obwoję tym gównem ludzi i dalej ty to używasz. Nasza wina. Okej. No może nie musiało to tak ostro wyglądać, a może to było potrzebne. A może twoja wypowiedź nie ma kompletnie sensu, a może ma. Nie wiadomo, nie? Żeby zmotywować do czegoś więcej. Albo nie zmotywować, nie wiem w sumie, nie? Pusto. Pusto i smutno w lodówce. Po prostu nie mają pieniędzy na podstawowe czasami rzeczy. To nie jest tak, że potrzebujesz jedzenia, żeby zrobić jedzenie w restauracji? No, proszę państwa, tutaj jest brudno. Bardzo, aż się wszystko lepi. Skubana. Myślałem, że jest niższa, że nie dosięgnie. A jednak. Możemy wyciągnąć tą lodówkę. Już fajnie, muszę nic dodać, nic ująć, nie? Widzisz, co się dzieje tam. Po wierzchu jest wszystko super. A z tyłu jest wszystko takie, jakie jest. To nie jest apetyczny wygląd, no. Tego nie można umyć? Znaczy, my tego nie używamy. Proszę? Nie używamy tego. A po co to stoi? Dostałem to od kogoś po prostu. No ale po co wstawiasz coś, czego nie używasz? To jest brudne. Prezent, co tam stoi. A potem dobrze by było, gdybyś to używał, bo to jest mądre urządzenie. Takich ilości nie robię. No bo nie robisz, bo jeszcze nic nie umiesz robić. Jak się czegoś nauczysz, to może będziesz robił, żal. To bardzo dobra patelnia. Trzeba to umyć, a brudne stawiać do kuchni to wstyd. Chyba na tym skończymy. To wiadomo jak jest. Czyli było czysto, ale jednak jest syf. Okej. Prosiłam. Przestań, Boże. To przestań. Pewnie siostra mu trąbiła od 3 miesięcy. No jak to do chłopa. 3 miesiące trąbiła, żeby on wyniósł to. Nie wynosił. I dostał opierdol. Telewizorze. Tu wszystko odsunęliśmy, a to tego nie odsunęliśmy. Prosiłam, odsuńcie. Nie, Piotrek, prosiłam was, odsuńcie wszystkie lodówki. Wszystkie. No dobra, zajebiście, że to dopilnowałaś. Se mówiłaś, ale już potem nie sprawdziłaś. Mogę cię prosić, ciebie. Możesz usiąść. Czym się zajmujesz? Ja zajmuję się ogólnie marketingiem. Marketingiem? Tylko, że nikt o tej knajpie nie wie. Po prostu pomagam im tylko delikatnie. Ona pomaga delikatnie. Rozumiem, pani Magda. Ona pomaga tak, żeby za dużo nie pomagać, rozumiem. Nie, ja się śmieję, bo ja znam taki typ człowieka. Ja to trochę tak wyczuwam już. Którzy ludzie mają talent, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale już nie mają talentu, żeby robić odpowiednie rzeczy, które przyniosą jakikolwiek efekt. A gdzie delikatnie? W ogóle im nie pomagasz. Pomagam im. To ci przeczytam. Jaka jest pomoc? Jeśli mogą wyrazić swoją opinię jako kucharz, jedzenie jest problemem. Ale problem najważniejszy to, że nikt nie wiedział o istnieniu tego lokalu. Nigdy nie było żadnej reklamy. Dopiero rozgłosu ta restauracja nabrała wczoraj, kiedy ktoś napisał, że ma być w niej pani Gesa. Hejterzy to pewnie pisali. Przepraszam bardzo, ale nie podejmuje się, moja osoba nie zajmuje się reklamą tego miejsca indywidualnie. Indywidualnie ja się zajmuje. Pomagam ona to, Piotrzkowi ale, karnie, nie od czasu do czasu, więc... Ona pomaga tego delikatnie. Nie biorę ale pełnej nie rób tego, wiesz, bo dajesz im pozór tego, że coś dla nich robisz, a nie robisz nic. No ty zostaw w świętym spokoju, bo widocznie twoja obecność dała im poczucie, że coś się dzieje, że ludzie się o nich dowiedzą, o czym nic z tego nie wynika. W związku z tym pozoranctwo źle widziane. Ale w punkt, tak. Tak zrobiła pani Magda, jak jest tutaj akurat, nie? To są te słowa, których mi zabrakło, nie? Pierwsza klasa, pani Magda. To nie jest taki proces od razu, że się zrobi. To ale ty słyszałaś, co ja ci przeczytałam? Ja rozumiem. To są ludzie, którzy mieszkają tu. Osoby, albo dwóch. A czytała pani opinie na Facebooku, jakie są o tej restauracji? To ja wychodzę, zajmiesz się tym. Skoro twierdzi, że ona jest znana. Ja tutaj nie widzę, żeby ktoś pukał do drzwi, gdzie jest otwarta. Tylko po prostu... Przestań, nie ściemniaj. Daj spokój. Nie chcę więcej z tobą gadać. Naprawdę dziękuję. Nie chcę z tobą więcej rozmawiać. Pani Magda, jak powie, że z kim nie chce rozmawiać, to już nie musi, rozumiecie? Wy podchodzicie, mówicie, przepraszam panią Magdę, a pani Magda mówi, nie chcę z tobą rozmawiać. Nie chcę z tobą rozmawiać już. I co, nadal chcesz robić ten program? Czemu? No nie wiem. Powiem tak, nadzieja kontentu nie maleje. W obliczu krytyki Asia zdaje się wątpić w sens rewolucji.
Za to Karolina robi swoje. Czyli leci z mopem. No co? Przynajmniej robi coś bardziej produktywnego niż Asia, no. Rozumiem, że ten show jest, żeby wytknąć tylko co typowo jest źle, ale... No niestety... I ma to tutaj strzelać focha, bo jak ja strzelę focha, no to wy z tego nie wyjdzie. Nigdy nie strzelę. Ale my nie strzelamy. No, miny masz średnie. No ale co mam powiedzieć, no? Przepraszam, będzie lepiej. Naprawdę nie wiedziałam, że to na tym polega, a tutaj po prostu jest pełna arogancja, tak? Nie. To, co używasz, to jest naprawdę syf. Po prostu ja bym umarła ze wstydu i w zasadzie myślę, że nie masz talentu. Są takie trochę słowa, które chyba każdego normalnego człowieka zabolą, no nie? No mordo, ja się z tobą zgadzam totalnie. Ona jest jakoś tak wyjątkowo okrutna wobec was. W sensie, nie uważam, że wam mówi kłamstwo i że się myli. No tylko, no ewidentnie tutaj jeszcze pani Magda Gessler nie miała warsztatu mówienia argumentów na kanapkę, czy tak powiem tutaj. Możecie nie znać produktów lokalnych, a możecie ich nie używać, jak w ogóle nie wchodzicie w dziedzinę, która wam da pieniądze. Wasza znajomość rzeczy jest żadna. Masz miejsce, które ma takie produkty, które można zrobić fantastyczne historie. A ty mi gotujesz z puszek? Proszę, jeden produkt regionalny na stół mi położyć. No słucham. Ziemniak. No to ja sobie idę. Jutro macie znaleźć najlepszych producentów w regionie. I albo ich sprowadzić tu, albo produkty. Albo ich i produkty najlepiej razem. Dobranoc. Ja się zaczynam pani bać, pani Magdo. Niesympatyczny odcinek, tyle powiem. Miało być sielsko, miało być anielsko. Tymczasem przed wszystkimi mnóstwo pracy. A ten jak zawsze odklejone komentarze, nie? W ogóle. On w ogóle nawet nie wie, co tam się dzieje. On nawet nie ogląda tego odcinka. Przykrością muszę stwierdzić, że wiedza Piotra na temat kuchni jest bardzo prymitywna. Jest na poziomie najgorszego baru, jaki sobie można wyobrazić. Nie zna się na produktach regionalnych, nie wie, co jest cenne w jego okolicy. Dwuja z minusem. Magda Gessler pomysł na rewolucję już ma. Teraz chce się upewnić co do słuszności swej intuicji. I ładny bardzo rynek, schludny. Lody naturalne. Pizza. Takie wyjście jak do biura, średnio to wygląda. Trattoria, czyli znowu włoska koncepcja. Kebab, ale w środku jest pusto. I jeszcze jedna pizzeria, ale to po prostu w Polsce to już jest plaga. Kebab, pizza, pizza, kebab, kebab, pizza, pizza, kebab. Pani Magno, ale jest kebab i jest jeden z największych kanałów na YouTubie, który po prostu je testuje. Krzyżur jest żyjącym dowodem na to, że kebaby to jest główna infrastruktura tego kraju. Naczelny prowadzący świata kulinarnego. A moja koncepcja na knajpę jest polska, nieco inna, bardzo prosta. Tych najcudowniejszych polskich produktów. No to już mamy bar mleczny, no po co mi te twoje restauracje? Mam kebaba bar mleczny, co mi więcej do szczęścia potrzeba? Pokaż mi bar mleczny za granicą. Pewnie jakiś McDonald's tam mają, albo KFC. A my mamy bar mleczny. O. Których tutaj ziemia im nie oszczędza. Byle jeszcze było z kim nad nowymi smakami pracować. Jaka ja jestem ciekawa, jakie oni znaleźli produkty regionalne. Nawet sobie tego nie wyobrażać. Mogli też nic nie kupić i mieć w dupie to, co pani powiedziała? Też jest jej taka opcja? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest co? Warzywa. Warzywa z regionu Tysiereckiego. No przecież ziemniaka i kapustę przynieśli, to już dwa. To już jest progres. Ale... to wszystko? Czy to jest początek? A dalej mi przyniesie następne rzeczy, może trzymać je w chłodni. Warzywa? Nie, tu są warzywa. Czy uważacie, że są tylko warzywa w waszym regionie? No nie. To ma cała Polska. Jeszcze gdybyście, może mi opowiedzieć coś o gatunku, może są jakieś nadzwyczajne te ziemniaki, słucham. Piotr. Nie no, ziemniaki są, to jest odmiana... odmiana denar, a kapusta biała. Dobrze, no. Ja cierpię oglądając ten odcinek. Dlaczego ten denar jest tutaj, a nie gdzie indziej? Dlaczego go wybrałeś? Znaczy, no to jest taki tutaj pospolity. Właśnie chodzi o to, żeby był nadzwyczajny. Jest nadzwyczajny? Skoro wybrałeś, no to proszę, no może to jest tak ciekawe, że ja się czegoś dowiem. To za ziemniaki, czemu te, a nie inne? I do czego się nadają? Denary?
ogólnie do jedzenia. Piotrek, dwóch z minusem po raz następny, daj spokój, jesteś żenujący. Zgadzam się, że to jest wszystko bardzo żenujące do oglądania, ale jest straszny cringe, jest okropny cringe. Jak my jesteśmy daleko za królem świeczkiem. No, cztery produkty mało, no ale no, tylko to nam się udało znaleźć. Ja chciałem pochwalić was, to dużo. Nie mieliście żadnego, macie cztery i to wszystko przez jedną noc. Szacun. To jest dobrze. Co idzie mieli tam pół wsi przywieźć? Świnkę zawieszoną przy suficie już? Do góry nogami zwisającą? O Magda, litości! Chcecie wiedzieć, co tu będzie? Tak. Z waszymi ograniczonymi umiejętnościami? Jezu, dlaczego ona tak ciśnie ich cały czas? Nie, mi się nie podoba, bo no wyjątkowo niemiła jest w tym odcinku, ale tak wyjątkowo. No nieprzyjemnie, aż się nieprzyjemnie mi to ogląda. Nazywa się to bistro siekane. A, czy rozumiecie, o co chodzi? Co rozumiecie? Rozumiecie te debile? Rozumiecie? Taki, wiecie, brak szacunku w ogóle ma bardzo do tych ludzi. Taki wydobywający się. Chcą cały czas pani Magda potrzebuje ich upokorzyć w tym programie. W ogóle jakby nie nagradza, w ogóle jakby nie łapie tej energii. Jak tam gdzieś się próbują uśmiechać, jakoś to rozładować atmosferę, to jeszcze bardziej ją pogłębia. Ja się zmieniłem nawet całkiem spoko nazwę, no. Według mnie siekane nie wiem nawet jak się... Uważam, że ta nowa nazwa jest gorsza niż poprzednia. No, że na przykład... Tatar będzie siekany. Coś ty. No. Piotrek. Eureka. O co chodzi? Może ja się już jakoś tak natorowałem, to możecie mi powiedzieć, może ja tak jakoś już sobie zarzuciłem sam narrację na głowę, że po prostu pani Magda jest tutaj bardzo niemiła i znajduje tylko potwierdzenia w rzeczywistości, ale jakoś naprawdę uważam, że gdyby nie ta muzyczka w tle, takie ratowanie montażem trochę, to by bolało jeszcze bardziej do oglądania ten cały odcinek. Następnie będzie pomidorowa i w tym będą pulpety wieprzowe. Następnie będzie drugie danie, które będzie postacią pieczeni, czyli klopsa, w którym jest jajo na twardo. Mięsa jest wieprzowe, cielęce pomieszane, wybite. Deser, siekany biały ser, na to kogiel mogiel. Chciałam wam powiedzieć o kolorach. Koral, róż, czerwień i beż. Mam nadzieję, że jakoś wszyscy damy radę i zmotywujemy się i no, że oni... No jakoś podskoczą do góry i uradują się z tego wszystkiego. Shut up! Shut the fuck up! Jesus! Jezu, ona jest jak ten Friendly Deadpool. Byliście na Deadpoolu ostatnio w kinie? Tam był Friendly Deadpool. Ona jest jak taki właśnie Friendly Deadpool. Idziemy na tą salę, na której wydajecie przejęcia. Tam czeka dla was niespodzianka. Idźcie za mną. Regionalnych skarbów wokół Sieradza znaleźć można bez liku. Co nie udało się właścicielom, Magdzie Gessler przyszło bez większego trudu. No coś, kto z was widział te produkty? To są wasze, nie wasze? Jak to jest? Chodzi o polędwice. Piotrek, ty chyba się nie nadajesz do myślenia. On myśli, on się stara, no. No ale ja wiem o tym, że, co? W regionie są takie rzeczy, tak? No to że rolnicy robią takie rzeczy. Tego użytku. Ona ją cały czas ciśnie, ona wszystkich ciśnie. W sensie, wiecie, już staje się monotematyczny, nie cały czas zwracam to uwagę, ale chcę wam po prostu pokazywać te momenty, w których to jest aż takie, no, niesmaczne, no. Jak przez ilość, bo gdyby to się nam zdarzyło raz, drugi, no to tam, wiecie, machnąć ręką, nie? Ale to już jest naprawdę, no, notoryczne. Włosi szanują swoje produkty i dzięki nim żyją, bo sprzedają je całemu światu. A Polska ma fantastyczne produkty, których w ogóle nie potrafi uszanować, ani się nimi cieszyć, ani nimi handlować. Jeśli wy ich nie kupujecie, to do cholery kto ma je kupować? Dobra, nagadałam się. No może zaczynam od pani, od przetworów. I może państwo wezmą i zaczną też próbować. To są produkty z naszej produkcji. Tych wszystkich naszych produktów nie ma żadnych konserwantów, bo zwyczajnie nie wymagają tego, bo one są pasteryzowane. O to chodziło, pani Magdo. Drogi oddechowy nam właśnie. Genialne, na pewno tego szanujemy. Mocna jazda jak po czystej, co nie? Jest też szynka na sucho solona, tak jak się kiedyś soliło. To jest ta? Tak, to jest ta. Jest wyrabiana ręcznie, bez żadnych dodatków, bez niczego. Chlebek ten jest produkowany na naturalnym zakwasie, bez żadnych innych dodatków, bez dodatków drożdży. Recepturę wyszperałem starej encyklopedii rolniczej z XIX wieku, także może powiedzieć, że to jest według receptury z XIX ale wieku. Ale to tradycją nie jest w rodzinie robienia chleba. Nie. To zacząłeś teraz robić od niedawna. Zainteresowanie bardziej, tak? I pasja, można powiedzieć, tak? No i to nie wstyd ci? No, trochę głupiałeś, jak to zobaczyłeś, nie?
trochę, na pewno. Patrzcie, jak on już tam trzyma język za zębami, nie? Przejechała się po nich jak jasna klacz, no po prostu... Jogurt naturalny, kaszanka, chleb. Chleb smakował mi bardzo. Ogólnie wszystko było bardzo dobre. I tego należy się trzymać. Tymczasem wiele musi się zmienić. Na początek w wystroju lokalu. No może by się zmieniły morały, kurde, w tej restauracji, bo wiecie, no może ona im tam leci łopatą z tą wiedzą, ale bez tej takiej energii, chęci do działania, no to ja nie widzę tutaj zbyt dużych sukcesów, nie? Mam duży garnek na rosół. Ten tylko mamy? Mamy problem. Mam się nie zmieści rosół. Poukładamy mięso, zalejemy to wodą, doprawimy tak jak trzeba, a teraz znajdziesz garnek i to wszystko przełożysz powoli i wtedy dołożysz warzywa do samej góry. I teraz tak, o kurczę. Właśnie nie przekroili. We wszystkim, w każdym detalu jest sekret. Chcę mu robić goleń cała. No ja by się nie mieści w garku, ledwo. Pani Magda wkurza dalej wszystkich dookoła w kuchni. Tu się na przykład przywaliła do tego, że tutaj zbyt duże kawałki i tak dalej. I że garnki są za małe. Ja będę się starać jakoś go zmotywować, stopingować, żeby on się uśmiechnął więcej, no coś zainteresowania wykazał. I trzeba być pozytywnym, trzeba się z tego cieszyć, no bo co, przecież nie będzie gorzej. Jasna cholera, nie? Zaraz mnie popier... Boże, czy ty ją widzisz, nie? Mam nadzieję, że nowe kolory, nowa energia, nowa wizja tego lokalu natchnie ich do tworzenia własnej, fantastycznej restauracji. No mam nadzieję, że to plus dobry humor pani Magdy Gessler uratuje tą restaurację. Bo też inaczej być nie może. Przed Sieradzkim Bistro być albo nie być. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale wleciało. Jakaś cisza. Jak się podoba pani nowy wystrój? Ja może by tak Karolina coś powiedziała. Podoba się pani nasz nowy wystrój? No to ja go wymyśliłam, to jak powiedziałam, że mi się nie podoba, to chyba bym wariowała. Ty nie powtarzaj po niej jak głupia. Błagam cię, Karolina. Stać się na własne teksty. No, ale co? No mi się podoba bardzo. No to się cieszę, nareszcie coś się wypowiedziałaś. Tak? Tak. Jak na kuchni? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. A to nie wiesz? Nie, byłam tam przed chwilą, robią wszystko tak. Dajże. Nie, to jest hit, nie, ten odcinek, nie, to jest hit. Gdyby ktoś mnie tak nagrał, ja bym zobaczył potem ten odcinek i go miał weryfikować, to powiedział, wywal to do kosza, tak, żeby nikt nie zobaczył, jakim ja jestem człowiekiem, okej? Okay? Ja bym nie autoryzował tego odcinka, słuchajcie, do telewizora. No mamy oczywiście, że promocje po ryneczku jest chodzone, żeby zespałnić tutaj całą restaurację. Jest gotowanko, aż w końcu przychodzi czas na kolację. Z jakiegoś powodu restauracja Sielsko-Anielsko nie przyciągała gości. W bistro siekane czuć się mają znacznie lepiej. Kremowe dawniej ściany są teraz po części czerwone. Inne są zasłony i obicia ścian teraz wielobarwne i radosne. Na chłodno-białych stołach pojawiły się ceglaste obrusy, a na nich apetyczne przystawki. To znak, że wkrótce będzie można zaczynać. Zresztą już przybywają goście. Dobry wieczór. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. W oczekiwaniu na rozpoczęcie kolacji można ocenić wystrój odmienionego bistro. Ciepło, kolorowo, przytulnie. Sprawia wrażenie po wejściu takiej domowej atmosfery. Nazwa taka dająca do myślenia, tak? Nie wiadomo czego się spodziewać. To jest niesamowite, jak to teraz widać, że oni zawsze znajdują osoby, które potwierdzą te zmiany, nie? Że tak zbustują w oczach widza słuszność tych zmian. Podobnych atrakcji będzie jednak więcej. Na przykład w związku z chrzanem i nietypową pomidorową. Nie czuję tego. Nie czuję chrzanu w pomidorówce. Nie chciałbym chyba chrzan w pomidorówce. Już rozumiem. Teraz. Jak to po prostu powinno działać wszystko? To jak powiem, działać czy smakować? Działać, smakować, jak to wszystko powinno być prowadzone. A co jest najważniejsze? Produkt. A nie łeb twój? Nie. To też produkt. No też produkt. No ale to wszystko razem. Ona jest zielona, po prostu kompletnie oddalona. Ty jesteś okropna. Ja wiem, że dużo się zmieniło, ale ja czuję, że za mało. Z kolacji jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że obudziłam wiarę, ich wiarę we własne siły.
No, na pewno własną wytrzymałość i wyrozumiałość do gwiazd TVN-u. Czy jest Magdy Gessler bardzo dobrze nam zrobił, że dostaliśmy kopa do dalszego działania i że odwzorujemy to wszystko, czego nauczyliśmy się dzisiaj w kolejnych dniach. Człowiek chyba musi być głupcem, żeby nie być zadowolony z takiego sukcesu, tak? Wy jesteście straumatyzowani, nie? Ja widzę to, albo ja już naprawdę projektuję na was. Bistro Siekanem, Karolina i Piotr dostali ode mnie ogromny zastrzyk wiedzy o regionie, o produktach, o gotowaniu. Mam nadzieję, że dzisiaj zdadzą kulinarną maturę Magdy Gessler. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, jaka ładna karta. Ładne menu nawet, podoba mi się. Proszę, prawdziwy tatar, pomidorowa po sieradzku, no i no to klops. I deser też? Zobaczymy, czy mi starczy na to miejsce, ale przynajmniej zobaczę. Dobrze. Zobaczę na chwilę. Dobrze, to zaraz wracam. A jajko jest świeże? Bardzo proszę. A jakiej tej, no, jakie jajka masz? Od góry. No i jest źle wyrobione. Mogę prosić miskę? Akurat, słuchajcie, miałem tą przyjemność być ze wcią w restauracji, gdzie Ewa zamówiła tatar i ja ogólnie tatar to nie za bardzo, ale to buzo i się tam posiekany tak dobrze wyglądał, że naprawdę, no, good shit, nie? A to nie wygląda dobrze. Przynieś mi jajko w całości. Poproszę, teraz tak, poproszę wodę mineralną, olej słonecznikowy i coś do wybijania jajka. Co to jest za jajko? Trójka. Macie najgorsze. Ale to nie są z marketu jajka. Ale to są z chowu klatkowego. To jest dramat. Już tego jajka nie będziemy tu rozbijać ani używać, bo to nie ma po co. Mięso jest dobre, smak też nie jest najgorszy. To jest taka trójka z plusem. O co chodzi Magdzie w tym odcinku z tymi ocenami po prostu? Pulpety są dobre. Śmietana ma za mało chrzanu, a żurawina już jest w zupie, powinna być na chrzanie z bitą śmietaną. Ale jest dobra zupa. Oni chcieli po prostu zjeść normalny, spokojny obiad jako rodzina. A tu jakiś dziad z kamerą. Bardzo dziękuję. Duża pycha. Jest puszyste, pachnące, lekko aromatyzowane przez wędzoną słoninę. Nie jest takim typowym klopsem, którym można zabić, tylko to jest taki klops, który się rozpływa w usta. Dobra, fajnie. Zapraszam. No co wam powiedzieć? Tatar był smaczny, ale gumowaty, bo go nie rozbiłeś. Pomidorowa trochę na słodka, no i genialny klops. Totalny sukces, jest tak pyszny, tak puszysty, tak smaczny. Wow. Nie wiem, co jest. Ludzie właśnie też cieszą, nie? Człowiek miesiąc nie mógł spać w strachu przed tym spotkaniem, ale się udało. Też. Cieszę, tak. Macie zadatki na dobrą knajpę i po zobaczeniu deseru będzie werdykt. Okej. Okay. Desery? Idą. Małe ciasto codziennie jakieś. A robisz później sernik? Tak, zrobiliśmy sernik z tego sera dzisiaj, mamy go w lodówce. Na ile was oceniam? No tu rozdana na ile? 5. O nie. Nie, no tak to nie wiem. 4? Aha. 4 z plusem. Dziękujemy. Cringuje mnie ten system oceniania. Bistro Siekane, ale klops. Pyszny. 4 z plusem. Okej, okay. Jak skończyło Bistro Siekane? W tamtych okolicach jest już coś innego. Jak wszedłem tutaj na Gazetę Pomorską, to jest informacja, że Bistro Siekane w Sieradzu nie przeszło tej rewolucji, mu się nie udało. Nie przetrwało! Nie przetrwało. Ale nie mam pojęcia, co się wydarzyło, bo nie mogę znaleźć żadnego artykułu na ten temat. Może ktoś z okolic wie, to może nam napisać w komentarzu. Na pewno ktoś za to podziękuję. Na pewno będę to ja, bo z chęcią to przeczytał. Kochani, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Kuchenne Rewolucji. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Co prawda to nie będą kuchenne. Zaczął się wrzesień dla wielu z was. Jest to szkoła, no to jest jakąś szkołę. To jest dobry pomysł. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy. Hej!